Siema kalistyniczna elito, z tej strony Bendyk. Dziś omówimy krok numer 4, dietę. Pokażę Wam, w jaki sposób wyliczyć dla siebie zapotrzebowanie kaloryczne na cały dzień, jak je modyfikować w zależności od Twojego celu i dam Wam gotowy wzór, gotowe przepisy, listę produktów, z których możecie korzystać. Jeśli chcesz pobrać te materiały, które będą w dzisiejszym wideo i nie tylko, nawet więcej, kliknij w link w opisie, tam będziesz miał cały materiał i zaczynamy. Jesteśmy przed materiałem, mam przed sobą plik dieta. Jak zaczynamy od obliczeń? Przyjmujemy pierwsze wagę, którą każdy z nas zna, jeśli nie, no to musisz iść się zważyć. Drugie, liczba kalorii. Jak ją wyznaczyć i jaką przybrać? Mamy tabelę tutaj poniżej, w której mamy pokazane dla mężczyzny wszystkie wartości. Jeśli jesteś kobietą, odejmij od tych wszystkich wartości minus 2. I mamy tutaj przykład informatyka, który ma 25 lat, 30% otłuszczenia i mało ruchu. W jaki sposób dla niego wyznaczymy? Waży 100 kg. Pierwszą wartość znamy, 100 kg. Druga jest to liczba kalorii. Ma 25 lat, patrzymy u góry, mieści się w drugiej. I liczba kalorii jest to procent tkanki tłuszczowej. U niego jest to 30%, dlatego przybieramy 24. Jak wyznaczyć u siebie procent tkanki tłuszczowej? W linku na dole masz też tabelę z procentową tkanką tłuszczową u innych osób, ze zdjęciami, w którym będziesz mógł siebie porównać do nich i dzięki temu wyznaczyć sobie, na jakim poziomie obecnie jesteś. Nie jest to trudne, także bez problemu sobie z tym poradzisz. Jeśli nie masz dostępu do siłowni, gdzie możesz zbadać sobie ten procent tkanki tłuszczowej, nie martw się, takie wyliczenie na podstawie zdjęcia i porównania siebie wystarczy. Jeśli nie jesteś pewny, zapytaj się kolegi czy też znajomego, jak uważa, na jakim jesteś poziomie i to powinno dać obiektywny taki wzór dla Ciebie, gdzie teraz jesteś. I teraz przyjmujemy u tej osoby 24 kilokalorie. Współczynnik aktywności. Mamy to poniżej. 1,3, 1,5, 1,7, 2,0. W zależności od tego, jak bardzo jesteśmy aktywni, przyjmujemy wyższy. 1,3 przyjmuje osoba, która ma siedzący tryb życia typu uczeń i ma 3 treningi w tygodniu i nic więcej poza tym nie robi, gra na przykład na komputerze. 1,5 przyjmujemy dla osoby, która ma pracę siedzącą i 5 razy w tygodniu ćwiczy. 1,7 praca fizyczna plus 5 do 7 treningów tygodniowo. 2,0 ciężka praca fizyczna plus ciężkie treningi nawet do 5-7 razy w tygodniu. I taki współczynnik przyjmujemy w zależności od tej naszego poziomu aktywności. Tutaj już musicie sami sobie przybrać. W tym przypadku, jeśli to jest informatyk i biega rekreacyjnie, z tego co mam takie informacje, przyjmujemy 1,3. I to jest takie jego zapotrzebowanie. Przechodzimy teraz do pliku numer 2. I mamy tutaj przykład, jak wyliczyć kalorie. Mnożymy te wszystkie dane, które mamy podane, daje nam to 3120 kilokalorii. I ten wynik daje nam zapotrzebowanie na zero. Nie schudniemy, nie przytyjemy, będziemy na tym samym poziomie, na jakim jesteśmy, z tą samą aktywnością, która jest na dzień dzisiejszy. Jeśli chcemy przybrać na masie, a więc zbudować nasze muskulatury, musimy pomnożyć ten wynik razy 1,15, czyli dodać 15% do tego wyniku. Jeśli chcemy obniżyć go, czyli zredukować, musimy go pomnożyć na razy 0,85 i w tym przypadku tak robimy i daje nam to wynik 2652, czyli jest to zapotrzebowanie, które pozwoli na redukcję tkanki tłuszczowej. Zaraz muszę wody sobie na to. Mając zapotrzebowanie dzienne 2652 kalorie, musimy wyznaczyć z tego, ile powinniśmy zjadać białka, ile węglowodanów i ile tłuszczy. Dzielimy to wszystko w tym przykładzie na 5 posiłków. Może być to równie dobrze 4 posiłki, mogą być to nawet 3 posiłki, jeśli jesteś w stanie jeść takie duże. Ja jem od 4 do 5 dziennie, w zależności od tego, jaki mam dzień. I tak się staram to trzymać, bo jest to dla mnie najwygodniejsze. Nie lubię jeść aż tak wielkich posiłków naraz. Wolę zjeść sobie mniejsze, a częściej.
I teraz tak, zapotrzebowanie na białko przyjmujemy 2 gramy na 1 kg suchej masy mięśniowej. Co to oznacza suchej masy? Odejmujemy od tego tkankę tłuszczową. W tym wypadku jest to 30%. Od 100 kg odejmujemy 30%, zostaje nam 70 kg. To mnożymy razy 2 gramy białka. Daje nam to 140 gramów białka dziennie. Zaokrąglamy to do 150 gram, żeby było nam łatwiej później w obliczeniach. Nie jesteśmy aptekarzami. Jak zjemy kilka gramów więcej, mniej, nic się nam nie stanie. Węglowodany również przyjmujemy 2 gramy na 1 kg masy mięśniowej. 100 gramów razy 2 gramy równa się 200 gramów węglowodanów dziennie. I tutaj już nie przyjmujemy suchej masy mięśniowej, tylko całkowitą naszą masę. Tłuszcze to jest pozostałe zapotrzebowanie. 150 gram białka dziennie mnożymy razy 4 kilokalorie. 200 gram węgli razy 4 kilokalorie daje nam to 1400 kilokalorii dziennie. Odejmujemy 2652 od 1400, daje nam to 1252 i to jest zapotrzebowanie na nasze tłuszcze. Tłuszcze mają 9 kilokalorii 1 gram, dlatego ten wynik dzielimy przez 9 i daje nam to 139 gramów dziennie. Zaokrąglamy to do 125 ze względu na łatwiejsze po prostu porcjowanie tego później nam w posiłkach, bo jeśli będziemy mieli na przykład 130 gram podzielić na 5 posiłków, wygodniej jest nam 125 podzielić na 5, ponieważ mamy 25, 25, 25, 25. Jeśli w jednym posiłku zjemy troszeczkę więcej, nic się nam nie stanie i dlatego tak to zaokrąglamy. I w każdym dniu mamy też inny rodzaj aktywności, dlatego może to się zmieniać. W jednym dniu mamy mniejszą aktywność, w drugim dniu większą. Dlatego przybieramy to troszkę na oko. Podsumowanie, zapotrzebowanie dziennie. 150 g białka, 200 g węglowodanów i 125 g tłuszczy. Dzielimy to w tym wypadku na 5 posiłków dziennie. Daje nam to w jednym posiłku 30 g białka, 40 g węgli, 25 g tłuszczy. I tak jak Wam mówiłem, mitem też jest to, że musimy jeść regularnie, że musimy jeść regularne posiłki. Jeśli nie zjemy jednego posiłku, możemy go uzupełnić później i nic tam się nie stanie. W linku na dole macie jeszcze załącznik, w którym jest określona liczba gramów białka na dany produkt. Jak na przykład w 100 gramach kurczaka mamy 20 gram białka. Jeśli musimy zjeść na jedną porcję 30 gram białka, w tym wypadku u tej osoby, która waży 100 kg, jemy 150 gram kurczaka. Ważymy go przed usmażeniem i już później wiemy. Z tym ważeniem, jak to jest, no na początku ja sobie ważyłem, ile co waży, żeby mieć jakąś orientację, ile to mniej więcej objętościowo zajmuje, ale teraz to po prostu wrzucam sobie na patelnię i no już wiem, ile to zajmuje. Także na początku może jest to uciążliwe, ale z czasem po prostu przestajemy o tym myśleć i nie ważymy tego, tylko po prostu wrzucamy jak leci. Chyba że naszym celem są zawody kulturystyczne i chcemy naprawdę dociąć naszą sylwetkę, żeby dieta była wyliczona co do ostatniego grama, to wtedy naprawdę jest to istotny aspekt, ale jeśli chcemy zbudować zdrową, naturalną sylwetkę, to nie musimy się tak tym przejmować, nie musimy panikować, że w danym posiłku zjedliśmy troszkę mniej lub też na oko nie mieliśmy wyliczone, tylko po prostu wliczamy to jak nam leci i jak nam jest wygodniej i na tyle też na ile czujemy, bo czasami jest tak, że po prostu nie mamy ochoty jeść w danym dniu, po prostu jemy wtedy mniej, ale się staramy, żeby zmieścić się w jakiejś kaloryce w zależności od tego, jaka jest aktywność w danym dniu. Tak, mamy właśnie to zapotrzebowanie i w 100 gramach kurczaka mamy 20 gram białka. Tak samo, czy to będzie indyk, czy cielęcina, mamy na 100 gram 20 gram białka. Ryba, w 120 gramach mamy 20 gram białka. Jajka są dobrym bardzo źródłem białka i też tłuszczy, ponieważ w żółtku mamy 5 gram tłuszczy. Podroby, wątróbka, sery, feta, jogurty, no, to jest już najgorsze źródło białka i ja nie polecam, nie za bardzo jem, bardzo rzadko mi się zdarza, serek wiejski zjem raz może na miesiąc. Jeśli ktoś dobrze znosi nabiał, no to jak najbardziej polecam, ale jeśli ktoś czuje, odstawi na przykład na 2 tygodnie i później zje sobie taki twaróg i poczuje, że nie czuje się zbyt dobrze, no to jeśli ma ochotę, to niech sobie zje raz na jakiś czas, ale nie polecam tego jako główne źródło białka, przynajmniej nie dla mnie. Ale są takie osoby, które bardzo dobrze znoszą, bardzo dużo jedzą i mają na tym super wyniki, także to jest kwestia wszystko indywidualna i w zależności od tego, co lubimy. Węglowodany. 40 gram węglowodanów mamy w 50 gramach ryżu.
czyli pół worku ryżu, kaszy jęczmiennej, kaszy gryczanej, kaszy komosy ryżowej, ryż jaki, niezależnie od tego. Ja wrzucam, bardziej się patrzę na czas trwania gotowania niż na to, jaki to jest ryż, czy brązowy, czy biały, czy długoziarnisty, czy basmati. W zależności od tego, jak długo mam czasu, taki wrzucam sobie do ugotowania i taki jem. Dla mnie nie ma to zbyt wielkiego aż znaczenia. Ryż bardzo dobrze przyswaja się dla mnie i według mnie jest najlepszym takim źródłem węglowodanów i jest lekko strawny, tak jak nawet w szpitalu, co nam podają po operacji, czy też po zabiegu, kleik ryżowy. Jest bardzo lekko strawny, bardzo dobrze się przyjmuje. Ja lubię jeść go po treningu i przed treningiem, ponieważ jestem lekki na treningu, nie czuję się ociężały. Ale bardzo też dobrze lubię zjeść ziemniaki jako źródło węglowodanów. I ziemniaki mają, w 200 gramach mamy 40 gram węglowodanów. Makarony, chleb, tutaj bym proponował pełnoziarniste, jeśli już jeść, ale ja bardzo rzadko jem chleb, głównie jeśli jem śniadanie, to jakieś płatki ryżowe. Kiedyś jadłem jajka, ale niestety mam alergię i nie mogę, bo jajecznica jest wspaniałym źródłem tłuszczy i białka, które nas rana dobrze trzyma i, no i czujemy się po prostu potem dobrze. I teraz tak, tłuszcze, olej kokosowy, olej rzepakowy, zimnotłoczony najlepszy. Inne źródła, czyli w rybach mamy też tłuszcze, oliwa z oliwek, orzechy, masło orzechowe, tylko tutaj patrzymy się na skład, czy nie ma zbyt wiele cukru, bo jeśli jesteśmy na redukcji i spełniamy to zapotrzebowanie odnośnie białka, węgli, tłuszczy, ale wlatuje nam dużo cukru z produktów pobocznych, gdzie nie czytaliśmy etykiety, a tam na 100 gram produktu jest 10 gram cukru, no to niestety podbija nam kalorykę i nie będziemy redukować, nie ma takiej możliwości. Kolejną kwestią są też warzywa. Polecam do każdego posiłku, do kilograma dziennie. Uzupełniamy wtedy minerały i witaminy, które no, w obecnych warzywach w tych czasach no, niestety jest ich bardzo mało. Gdzieś kiedyś miałem taką fajną tabelę, gdzie było podpisane jak dużo kiedyś było minerałów i witamin w warzywach, a jak dużo jest teraz. Jest to diametralna różnica. Dlatego też no, suplementy są często potrzebne, żeby uzupełnić te niedobory, które powstają w wyniku tego, że nie jesteśmy w stanie po prostu tyle tych warzyw przejeść. A z racji tego, że jesteśmy aktywni fizycznie, wypłacamy dużo minerałów i witamin, musimy je spożywać regularnie, żeby utrzymywać balans w tym wszystkim. A szczegółową właśnie taką rozpiskę będziecie mieli w tym linku na dole, tam sobie wszystko pobierzecie i będziecie mieli gotowy materiał. Także mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam Was do kroku 5, w którym omówię temat odnośnie regeneracji, jeden z najważniejszych czynników, który pozwoli na budowanie odpowiedniej sylwetki. A jeśli materiał Ci się podobał, zostaw komentarz, daj suba, łapkę w górę. I jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego, co dzisiaj mówiłem, daj pytanie w komentarzu, postaram Ci się odpowiedzieć. Osoby, które nie wiedzą, jak ułożyć swój plan treningowy oraz dietę, zapraszam do mnie, piszcie w prywatnej wiadomości. A ja Was zapraszam do kroku numer 5 regeneracji, który już wkrótce pojawi się na moim kanale. Do zobaczenia, piąteczka.